No, witam państwa! Z tej strony Naruciak, a właśnie oglądacie najnowszy odcinek Ciumka i Loczki. Zdajecie sobie z tego sprawę? A, myślę, że to będzie intro. Może poleci wtedy, kiedy poleci, co? Może to będzie Ciumka i Loczki! Dzisiejszy odcinek paradokumentu Szpital opowiada o miłości. Jest dużo miłości, która nie kończy się zbyt dobrze. To uspokój się. Spokój się, proszę cię, Jacek, spokojnie. Jak spokojnie? Jacek, ja jestem pewien, że jak usiądziemy spokojnie i porozmawiamy, to się dogadamy. Dogadamy? Dogadamy? To moja córka jest jakimś towarem, że chce się dogadać? Ty zdrajco! Spokój się, Jacek, pogadamy, spokojnie, zaszła! Wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek można podsumować jedynie słowami. Miłość to nie jest piękna rzecz. Powiedz mi, zastanawiałaś się, jak to będzie, kiedy ty będziesz młodą, atrakcyjną kobietą, ja już będę dziadkiem? No tak, zastanawiałam się, no i wcale nie będziesz dziadkiem, tylko będziesz moim facetem. Kochani, za to subskrypcja to jest piękna rzecz, więc poprosiłbym o wykonanie tego w tym momencie. Prosiłbym o zrobienie tego, bo inaczej może czekać ciebie szpital. Ale chwila, kochani, najpierw małe anuncio. Jak część z was może wiedzieć, moje ferie zimowe spędziłem między innymi we Włoszech. I tak jak Włochy są pięknym krajem, Wenecja jest pięknym miastem, to również język włoski jest językiem przepięknym. Bellissimo! I tak jak wcześniej tylko myślałem o tym, żeby się go tam kiedyś nauczyć, to wydaje mi się, że teraz jest wspaniała okazja, żeby zrobić to teraz. A zrobię to przy pomocy Speakly, czyli aplikacji nauki języków, która w swoich programach korzysta ze specjalnych metodologii i dzięki temu pozwala uczyć się 5 razy szybciej w porównaniu do klasycznych metod, które wszyscy znamy na przykład ze szkoły. Nauka ze Speakly to czysta przyjemność. Można samodzielnie ustawić sobie, z których metod chcemy skorzystać, jak je łączyć, której ma być więcej. Ale przede wszystkim uczymy się słów w oparciu o rzeczywiste sytuacje w życiu, więc potem naszą wiedzę dużo łatwiej wykorzystać na przykład na wakacjach we Włoszech. Speakly oferuje wszystko, co jest potrzebne do nauki języka. Uczymy się nowego słownictwa, robimy ćwiczenie z mówienia, z pisania, rozumienia ze słuchu, a nawet dostajemy rekomendacje muzyczne w języku, którego słuchamy. A ja mam dla was limitowaną ofertę na Speakly. Możecie korzystać z tej aplikacji kompletnie za darmo przez 7 dni. W tym czasie możecie zdecydować, czy chcecie kontynuować dalej swoją naukę języka, których sobie wybraliście, a jeżeli się zdecydujecie, że tak, no to ode mnie macie 60% zniżkę na plan całoroczny. Link do pobrania znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zachęcam was bardzo serdecznie, ponieważ nic tak nie rozwija człowieka jak znajomość nowych języków. A poza tym, come on, to przy okazji też jest dobra zabawa. Tak, jestem z klasy humanistycznej. Dla mnie nauka języków to dobra zabawa. No tak, ale wiecie, gdzie nie ma dobrej zabawy? W tym odcinku, który was właśnie czeka. Chodźcie. 17-letnia Julia Derylak upadła podczas randki w wesołym miasteczku. Nastolatka spotyka się z 45-letnim wdowcem Mariuszem Zagackim, który jest najlepszym przyjacielem jej ojca. Para jest w sobie szaleńczo zakochana, ale ostatnio kłócą się o to, że ich związek jest wielką tajemnicą. Rodzice 17-latki nie mają o niczym pojęcia. Musi się dowiedzieć. Julka, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Ja muszę mieć naprawdę dobry plan, kiedy jak mu to powiem. Nie Julka, tylko córa! Córa! Córeczko moja! Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy się zarejestrować. Upadłam na tę rękę i strasznie boli. Rozumiem. Na początek do wypełnienia karta przyjęcia. Bardzo proszę. Może ja wezmę, tak. Czy już rozmawialiśmy o tym, jak niepokojące jest, gdy 40-letni mężczyzna związuje się z 17-latką? Nieważne, czy to jest plus, minus wiek. Znaczy, minus? Dobra, jednak minus? To rzeczywiście się pogarsza sytuacja. Przepraszam, chciałbym wybrnąć. Dobra, ja muszę przestać gadać o wieku, bo mi dzisiaj nie idzie, naprawdę. Ja po prostu komentujmy dalej odcinek. Dziękuję. Ale skarbie, ja nie chcę być ukrywana przez całe życie. Wiesz, ja nie chcę cię ukrywać, no po prostu nie było do tej pory okazji, żeby porozmawiać o tym swoim ojcem. Możesz być inkognito, stary, możesz chodzić na jej wywiadówki. No tak, wiem, ale przecież możemy mu powiedzieć o tym w każdej chwili. SMS-a mam mu wysłać, że zakochałem się w jego córce. A, bo on jeszcze jest w ogóle przyjacielem jej ojcu.
zanim się poczujecie zgubieni, tu jest w ogóle drugi wątek i on był na samym początku, ale zaczęli mówieniu o uprawianiu miłości i takie rzeczy, za które demonetyzacja, więc postanowiłem całkowicie wyciąć ten wątek na razie, ale on wróci, bo bohaterka w tym drugim wątku jest totalnie... Ale słuchajcie, czym by nie byłby dobry odcinek Ciąkajeczki bez niespodzianek? Tego, że was jeszcze niespodziankowy cringe czeka, którego nie spowiedziałem jeszcze dotychczas. A to jest taki tylko delikatny spoiler, że czeka was jeszcze jedna postać w tym paradokumencie, która was bardzo niemiło zaskoczy. Ale Mariusz, wiesz, moi rodzice coraz częściej widzą, że wychodzę i już zaczynają pytać z kim. Tak, ale to jest bardzo trudne przyznać się swoim najlepszym przyjacielowi do czegoś takiego, no, że zakochałem się w jego córce. Ja wiem, skarbie, ale naprawdę, błagam cię, załatw to. Julka, codziennie myślę o tym, kiedy, jak mu to powiedzieć. No tak, no. Wiem, ale... Za każdym razem w tej wyobraźni kończy się to pięścią na twoim nosie. Ja przepraszam na moment, tak? Idę do toalety. Okay. Wracam zaraz. Pacjentką zajmie się ordynator dr Piotr Wójtowicz. Dziewczyna jest potłuczona i wskutek urazu nie może poruszać palcami. Co to się stało? Wie pan, byłam na randce z moim chłopakiem. Mhm. My tak rzadko wychodzimy, bo wszyscy się na nas gapią. Usiądź sobie. Luna Parki to jest zagrożenie życia i zdrowia. Powinno się podpisywać umowy, że słuchaj, idziesz teraz na zabawę, która się równie może skończyć. Nie wiem, ja jestem taką n***ką. W sensie, to ja rozumiem adrenalinę i tak dalej, ale to... To nie wiem, jak chcesz mieć jakąś adrenalinę w ciągu dnia, to naprawdę nie wystarczy po prostu wlać wpierw mleko, a dopiero potem wsypać płatki. Przełamać rutynę, czyli na przykład załatwić się poza domem. Czy to nie jest taki dreszczyk emocji, który można poczuć w ciągu dnia, który nie zagraża twojemu życiu i zdrowiu? Mężczyzna chciałby wciąż ukrywać związek z dziewczyną, bo boi się reakcji przyjaciela. Nie kochasz? Julka, to nie jest takie proste, przecież tego nie zrozumie. Mariusz, mam już dosyć rozmów o tym, kiedy im o tym powiemy. Naprawdę, to jest bez sensu. Słuchaj, to nie jest najlepszy moment na takie wyznania. Ona po prostu chce mieć kontę na TikToka, więc chce już konfrontację. Wiesz, ostatnio co mi Ewa pokazuje jakieś dramy na TikToku, to są po prostu ludzie, którzy... Przepraszam, że to powiem, ale dramatyzują do telefonu. Oni biorą telefon, mają takie: i czajcie, że poszłam na imprezę do Englamur, chuj mur, durbul, i tam mi dali koszulki, które miały zły rozmiar, nie pasował do mnie, dostałam coś za darmo. Tak, to trzeba było im powiedzieć od razu, jak zaczęliśmy się spotykać. Podenerwowaliby się i by wszystko zrozumieli. Poczekajmy może, aż wyjdziesz ze szpitala, okej? Nie, ja chcę to od razu załatwić. Byle nie dziś. No właśnie, że dziś, Mariusz. Niech zrobię do szpitalu. To tylko moja prośba. Nie pozwolę, żebyśmy się rozstali. Zakochałem się wbrew sobie i chociaż tak długo walczyłem z tym uczuciem, to w końcu wybrałem miłość. Ale jak ja to powiem jej ojcu, mojemu najlepszemu przyjacielowi? On na pewno będzie mieć do mnie pretensje, że tak długo spotykałem się z Julką i nic mu o tym nie powiedziałem. Boję się, że nie uwierzy, że to prawdziwe, szczere uczucie i za wszelką cenę będzie chciał nas rozdzielić, a ja nie mogę stracić mojej ukochanej. Stary, ja całkowicie rozumiem. Rodzina jest najważniejsza. Ja sobie nie wyobrażam stać swoje dziecko, nie? Nagle stracić kontakt ze swoją córką, to brzmi strasznie. 22-letnia matka małego pacjenta nie przejmuje się stanem synka. Wraca, ponieważ ma nadzieję, że mąż się już uspokoił i że da się przekonać, żeby znowu z nim zamieszkała, bo nie ma gdzie się podzieć. Więc tu generalnie jest tak, że oni mają jakiś tam kłopot między sobą. Ona to jest w ogóle fikumiku fakaraka i o tym się dowiemy, jaka to sraka. Tęskniłam za tobą bardzo. Całe 2 miesiące, tak? Wieku, no daj spokój. Wiesz, jak mały zostanie na noc, to może wyskoczymy na miasto. Czy ty w ogóle przejmujesz się losem dziecka? No jak dziecko będzie spało, to co? No co, najlepsze, co możemy robić, to walić wódę, tak? Pod szpitalem. No masakra, skoro moje wdzięki nie przekonują Wojtka, spróbuję czegoś innego. Kiedy przyjedzie teściowa, odstawię niezły teatrzyk przed nią. Takie życie rodzinne to nie dla mnie, ale trudno, pomęczę się. Zagram idealną matkę, idealną żonę, będę się kajać, przepraszać, obiecywać poprawę. Gadka o tym, że ten wypadek z guzikiem mną wstrząsnął, powinna zadziałać, inaczej nie będę miała gdzie mieszkać i za co żyć. Wow! Odpuszczę sobie diagnozy psychologiczne, które zauważam tutaj, ale jesteś po prostu, w skrócie, to jest moja diagnoza lekarska pana magistra Naruciaka, że jesteś jesteś kompletnie Matka małego pacjenta realizuje swój plan. Wie, że mąż jest na nią zły, dlatego postanowiła udawać troskliwą matkę. Zdaje sobie sprawę, że musi być bardzo przekonywująca, ponieważ wie, że jej teściowa tak łatwo nie da się nabrać.
Zrobi to wszystko, żeby mąż znów przyjął ją do mieszkania i utrzymywał. Czy ona nie powinna mieć takiego lepszego planu, że po prostu tu ma spalony temat, tu już jest trudno. Niech se znajdzie innego gacha i jego mieszkanie. Nie wiem, czy to jest rozsądny wybór, który właśnie podejmuje. Ona, jak domyślam się, go zdradza. To nie może go zdradzić z kimś, kto ją tam będzie... Tegował. Na chuj się trudzić. Życie może być łatwiejsze. Tymczasem doktor Anna Nowicka przygotowuje chłopca do zabiegu usunięcia guzika, który utkwił w jego układzie oddechowym. Białek. No cześć. Hej. Proszę pana, udało nam się zlokalizować guzik. Znajduje się na granicy rozgałęzienia ostrzeli. Tam reżyser mówi, weź to dziecko, uczysz. Psuje mi odcinek, uczysz to dziecko, poduszko. No, zablokował, ale drugi jest drożny, także dzięki temu możliwe jest oddychanie. Za chwilę przygotowujemy go do endoskopii, a teraz zabieramy do sali obserwacji. Jedziemy, dobrze? To dziecko ma taki koszmar w oczach, ludzie! Gdzie są moi rodzice, jakie to wszystko jest tutaj po... Mężczyzna zauważa przemianę żony i zaczyna mu się podobać, jak opiekuje się swoim synkiem. Kobieta wykorzystuje każdą sposobność, żeby przytulić lub pocałować synka. Jej teściowa nie wierzy jej. Kocham Michałka, ja bez nich nie potrafię żyć. Ilona ci teraz mydli oczy, ale zaraz znów zniknie. Wiem, ile czasu zmarnowałam, ale jak patrzę na mojego biednego Michałka, to... Po prostu siebie nienawidzę. Jak mogłam mu coś takiego zrobić? Nie pozwolę, Ilona, żebyś się wprowadzała do Wojtka. Znowu wszystko zburzysz. Ja niczego nie zburzę. Przysięgam. Ale dobrze. Odejdę, jeśli będzie trzeba. Będę tęsknić, ale zasłużyłam na taką karę. Nie ośmieszaj się. O, mamo, przestań. No, to już jest parodia naprawdę niesamowita, nie? Jeszcze czuć i widać. Już to jest rańsko, nie? Dzieciak dawno nie miał tak blisko mamy. Ale ty naiwny jesteś, Wojtek. Po kim ty to masz? Na pewno nie po mnie. Ten bezdomny, który mieszkał z wami przez chwilę. Nie mogę patrzeć, jak ta dziewczyna owinęła sobie mojego syna wokół palca. Rozumiem, że chciałby mieć żonę. Jest jeszcze taki młody, uczuciowy. Ale to oszustka jest. Myśli, że ja jej uwierzę w te jej szopki? Zmieniła strategię. Przestała się wdzięczyć do Wojtka, a zaczęła udawać idealną matkę. Nie ze mną takie numery. Skubana. No powiem wam, że tutaj dwa bossy będą się dobrze. 17-letnia pacjentka, która miała wypadek w Wesołym Miasteczku, czeka na rodziców. Dziewczyna jest zdesperowana, żeby powiedzieć im, że zakochała się w najlepszym przyjacielu ojca. Ona z wujkiem była. W Wesołym Miasteczku była. 45-latek wraca do sali, bo nie chce zostawić ukochanej samej. Ale przyszła. Nigdy cię nie zostawię. Obiecuję ci. To prawie wygląda jak całowanie. Prawie. Ale YouTube, we don't kiss here, we never do. Do szpitala przyjeżdżają rodzice 17-latki. Są przejęci wypadkiem. Matka pacjentki zauważyła, że córka ostatnio zmieniła się. Często wychodzi z domu i ma jakieś tajemnice. Oboje rodzice nie mają pojęcia, że ich córka spotyka się z 45-latkiem. Zamoziła. Przecież nie pojechała sama. Weź się wyluzy. Przecież Julka kończysz 18 lat niedługo. Ona już jest prawie dorosła. Ona może robić co chce, co nie, ojciec? No dobrze, ale ostatnio jest jakaś taka inna. Pewnie ma jakiegoś chłopaka, na pewno. No i bardzo dobrze, że ma. Jest ładna, inteligentna. To nie dziwię się, że ma. To dlaczego by nam go nie przedstawi, co? Ala, proszę cię. Julka nigdy nam nie dała żadnego powodu do podejrzeń. Co ci nagle dzisiaj odbiło? Szanuję reżysera, że stworzył taką podbudowę pod jego zesrańsko. To jest najlepsze, co możesz wykonać jako reżyser. Sprawić, że bohater się okłamuje, a my wiemy, że on się okłamuje i że zaraz będzie kulminacja wydarzeń, rewelacja. FOM, no powiem wam, że no niestety, bo już trochę skomentowałem że parę dokumentów i muszę wam przyznać, że robicie je lepiej niż Polsat. Wiem, że to jest takie wyrażenie między biegunka czy zatwardzenie. Bo to jest mniej więcej ten poziom, ale jeżeli miałbym wybierać, to wolę TVN-owskie zatwierdzenia lubię ich, bo mi sprawdzają filmy szybko, ale chodziło mi o zatwardzenie. Ale też zwróćcie uwagę za to, że to jest zupełnie troszeczkę inny styl, inne podejście, nie? Więc każdy ma swoje preferencje. Ja też mówię to z poziomu osoby, która 5 lat komentowała z Polsat i teraz ma taki powiew świeżości, więc może też dlatego taki mam zauroczenie pierwsze. Taka pierwsza miłość do TVN. Co ja gadam? W ogóle chodźcie dalej.
Co ten typ zrobi? 45-latek dał się przekonać ukochanej, że powinni powiedzieć rodzicom dziewczyny o ich związku. Tymczasem ci, widząc jak mężczyzna całuje 17-latkę, są zszokowani. Zaraz wszystko powiem, spokojnie, tak? Nie, no trzymajcie mnie, bo nie ręczę za siebie. To jest takie bobikowe gadanie. Weźcie mnie, trzymajcie, bo upierdę! Jak jesteś taki odważny, taki facet, taki macho, to po prostu bez pytania mu wypierdol. No to uspokój się. Spokój się, proszę cię, Jacek, spokojnie. No jak spokojnie? Jacek, ja jestem pewien, że jak usiądziemy spokojnie i porozmawiamy, to się dogadamy. Dogadamy? Dogadamy? To moja córka jest jakimś towarem, że chcesz się dogadać? Trzy kury i dwa barany. My się kochamy, naprawdę! Juka, on mógłby być twoim ojcem, co ty robisz? Mamo, ale ja nie wiedziałam, że zakocham się w przyjacielu mojego ojca, ja go kocham! Mógłby być twoim ojcem? I teraz właśnie podrzuciłaś dobry pomysł na materiał. Tu mógłby być zwrot akcji, że ona puściła się z przyjacielem na początku ich małżeństwa i z tego wynikło, że ta jej córka to jest tak naprawdę córka tego typa, który się w niej zakocha. To byłoby zajebiste. Słuchajcie, powiedz mi, od jak dawna wy się spotykacie? Od kilku miesięcy, ale Mariusz też mnie kocha. Co ty dziecko wygadujesz od kilku miesięcy? Ja no nie wierzę własnym uszom, no. Dlaczego nam nic nie powiedziałeś? A ty? Ty zdrajcu! Ja spokój się, Jacek, pogadamy, spokojnie! Proszę o spokój! Spokojnie, tylko wstydu nam przyniesiesz, Jacek, uspokój się! Bo nam wstydu przyniesiesz, tak? Oto się martwisz w takiej sytuacji. Bo nie bij go, bo będzie wstyd. Nie dlatego, bo nie wiem, bo go zabije niechcący, albo go potłucze, będzie policja. Nie bij go, bo się będziemy potem wstydzić. Naprawdę, gdybym ja poszedł do tego FMA i potem na tej konferencji ktoś by kogoś tam chciał uderzyć, kogoś rzucił butelkę, ja bym powiedział: nie bijcie się, nie atakujcie się, bo będziecie się potem wstydzić. Że niby co? Zakochał się w 17-latce? Jak mógł tak zrobić? Uwieź moją córkę. Przecież jak była malutka, nosił ją na barana, a teraz co, jest jej kochankiem? Teraz dalej on na barana bierze. Dobra, okej, okay. Wow. Nie patrzcie na mnie, wstydzę się. Ojciec pacjentki szuka swojego przyjaciela. Chce go przekonać, żeby rozstał się z jego córką. Ej, jeszcze ci mało? Jacek, porozmawiajmy jak ludzie. Słuchaj, porządni ludzie to trzymają się z daleka od 17-letnich dziewcząt. To prawda. Tak robią porządni ludzie. I nie oszukują przyjaciół, wiesz? No, znasz mnie, przecież nie zrobiłbym jej krzywdy. Słuchaj, jak mogłeś mnie robić w balona przez tyle czasu? Co, zachciało ci się randek na stare lata, wyrywać młode laski? Mariusz, to jest żałosne, co by na to twoja żona w ogóle powiedziała? Słuchaj, ona nie żyje od 5 lat i chciałaby, żebym był szczęśliwy. Czekajcie, rozwinijmy to. Jego żona nie żyje od 5 lat, czyli jego żona widziała jako dziecko jego obecną dziewczynę, więc prawdopodobnie, gdybyś o tym dowiedziała, tak samo jak łysy byłaby totalnie porana. Więc to przeczy twojemu stwierdzeniu, że ona by chciała, żebyś był szczęśliwy. Ona by chciała, żebyś był szczęśliwy z każdą kobietą, tylko nie z tą dziewczynką, którą ona wychowywała również, nie? Jako przyjaciółka. To cię zapewniam. To jest prawdziwa miłość, Jacek. Co ty bredzisz? Jaka miłość? Ona ma klasówki w szkole, nie miłość. Znasz mnie przecież, czy ja kiedykolwiek uganiałem się za kobietami, ja się ożenię z Julką. To by całkiem odbiło, jakie ożenie? Chyba po moim trupie. Zamknę ją w domu na klucz, nigdy jej nie zobaczysz. Jest to jakiś sposób na wychowywanie córki? Chcę, żeby Mariusz tutaj przyszedł. Jak możecie mnie z nim rozdzielać? Mamo, Słuchaj, nie możesz nigdzie chodzić, siadaj. Proszę Mamo. Cię, ale córeczko, zaraz masz konsultację. Będzie lekarz, gdzie cię później szukał, co? Przestań. Ale posłuchaj, porozmawiajmy. Co będzie, przepraszam, spokojnie, porozmawiajmy. Co będzie, jeśli on cię porzuci, bo na przykład mu się znudzi? Mamo, ale Mariusz taki nie jest, przecież znasz go bardzo długo. No w sumie zawsze zachowywał się przyzwoicie. Ja wiem, co mu odbiło na stare lata. Jakie stare? Posłuchaj, córeńko. Za 20 lat on będzie miał 65 lat, a ty będziesz miała 37. Ty będziesz w kwiecie wieku, atrakcyjna, potrzebująca czułości, miłości, zabawy. Wtedy będzie atrakcyjna, teraz to nie? Teraz ma 17 lat, to nie jest atrakcyjne, nie? Według jej matki oczywiście, to są jej słowa, to nie wiem. Mam nadzieję, że nie jesteś z nim w ciąży. Mamo, zwariowałaś? No przecież nie jestem! Dobra, zbierajcie się, jedziemy do domu. Co ty wyprawiasz? To ona zaraz ma konsultację z ortopedą. Ja to załatwię w innym szpitalu, a potem zamknę cię w domu na klucz, żeby sobie wybiła tego zdrajcę z głowy. Słuchaj, Jacek, takimi metodami niczego nie zdziałasz. Tato, jak mi to zrobisz, to... To co? Straszysz mnie? To ucieknę z domu! To zobaczymy. Za 5 tygodni mam 18 lat, wtedy już nic mi nie zrobi. Na razie to ja jestem twoim ojcem i ja decyduję. Na razie on jest jej ojcem, ale za 5 tygodni ktoś inny będzie jej ojcem.
postanowione. Uciekam z domu natychmiast. Wyprowadzam się do Mariusza. Nie będę mieszkać pod jednym dachem z rodzicami, którzy chcą mnie rozdzielić z ukochanym. Będę o niego walczyć do końca świata. Wiesz, kiedy się zakończy świat? Teściowa postanowiła, że zaufa synowej. Jednak przypadkowo słyszy jej rozmowę z koleżanką i utwierdza się w przekonaniu, że dziewczyna kłamie. Wymiękam. No jak to po co? Żeby on i jego stara przygarnęli mnie do chaty bez szemrania. Poważnie przyjedziesz tutaj? No to super. To ja czekam koło szpitala i wracam do ciebie mieszkać. A to jak Spider od razu do syna. Nie mogę się doczekać, kiedy nareszcie uwolni się od tej koszmarnej rodzinki. Koleżanka na pewno przygarnie mnie do siebie, ona mieszka sama, więc można robić imprezy, o której się chce. Po prostu super. Powiem wam, że to jest ciekawy zwrot akcji, bo myślałem, że wiecie, że jakoś to wyjdzie na jaw po prostu, bo... Nie wiem. No w sumie nie wiem, co sobie wyobrażałem, ale nie spodziewałem się akurat tego, że po prostu się to znudzi. No to takie... Tam 300 musiałem udawać, już mi się nie chce. Jeszcze to dziecko darło ryja cały czas. Udawaliśmy wszyscy, że jesteśmy bliskimi tego dziecka. Już mi się nie chce, znudziłam się. 45-latek jest załamany po rozmowie z przyjacielem. Widzi, że ten mu nie wierzy, że naprawdę kocha 17-latkę. Mężczyzna nie chce się z nią rozstawać. Pozwoli mi się z tobą spotykać. Musimy uciekać z tego szpitala, no i natychmiast. Julka, jak uciekać? Proszę cię, chodź, usiądź, porozmawiajmy, spokojnie. A masz lepszy pomysł? Jak długo można się przejmować rodzicami? Przecież ja mam prawie 18 lat. Julka, bardzo cię kocham, ale swoim najlepszym przyjacielem to nie jest takie proste. On jest naprawdę mega wkurzony. Przecież on mnie zamknie na poważnie. No ale skończy się to tak, że ja stracę najlepszego przyjaciela, on straci i córkę, i przyjaciela. To jakaś tragedia się szykuje. Tak, ale ja się przynajmniej nie poddaję. Tak, a ja myślę o tym, jak w tej sytuacji cało. Żebyśmy mogli się spotykać, żeby to wytłumaczyć jakoś twoim rodzicom. Wiesz co? Musisz wybierać. Albo stajesz po mojej stronie, albo będziesz ratować przyjaźń z moim ojcem. Dobry początek związku. Stawianie ultimatum. Julka, już spokojnie. Zobacz, co się dzieje. No zobacz, przecież my się już kłócimy, a nawet jeszcze razem nie zamieszkaliśmy. Powiedz mi, zastanawiałaś się, jak to będzie, kiedy ty będziesz młodą, atrakcyjną kobietą, ja już będę dziadkiem? No tak, zastanawiałam się, no i wcale nie będziesz dziadkiem, tylko będziesz moim facetem. Dobra, uciekasz ze mną, czy mam sama sobie iść? Posłuchaj, po prostu boję się, że nasza przyszłość może cię rozczarować. Ty teraz o tym kminisz w tym momencie, tak? Czy to nie jest coś, czym musisz się pogodzić już na starcie, wchodząc w taką relację? Mamy mieć teraz takie dylematy w tym momencie, bo przypał? A na dodatek ojciec się tego nigdy nie wybaczy. No tak, ale ja biorę odpowiedzialność za swoje życie. A jeśli ojciec mi nie wybaczy, to już jest jego strata. Postanawiam, że wyprowadzam się z domu, bo chcę zamieszkać ze swoją miłością. To chyba zrozumiałe dla dorosłych ludzi, prawda? Tak, ale Jacek jest moim najlepszym przyjacielem. Nie chcę go ranić jeszcze bardziej. Dobra, albo... Dziewczyna miała nadzieję, że ukochany da się przekonać, że muszą walczyć o ich miłość. Jest zaskoczona, widząc, że ten się waha. Zabiegł na tą rękę? Nie no, wypisali mnie już. Możemy iść. Okej, dobra, chodź i na spokojnie zastanowimy się, co dalej. O nie, rodzice! Ej, słuchaj, musimy poszukać innego wyjścia z tego szpitala, dobra? To jakieś szaleństwo. Widzę, że Julka to bardzo zdecydowana i dojrzała kobieta. Nigdy w życiu nie zrezygnuje z miłości tylko dlatego, że dzieli nas duża różnica wieku. Musi nam się udać, kochamy się! Jupi! To co się darzy dalej? Matka młodego mężczyzny chce, żeby ten przekonał się, co planuje jego żona. No to co? Jedziemy. Tymczasem do szpitala przyjechała już koleżanka 22-latki, która wcale nie ma zamiaru pozwolić jej wrócić do siebie. Chce tylko pożyczyć pieniądze. Ilona, wystopuj. Mogłabyś mi pożyczyć trochę kasy? Jak wiesz, narobiłam trochę długów na czynszu, nie wiedziałam, że ten facet aż tak się będzie czepiać. No i dzisiaj muszę mu oddać wszystko, bo inaczej wywali mnie. No a ty? Ty znowu masz dostęp do kasy Wojtusia. Mogłabyś wyskoczyć z paru stów. No co, wiesz co? Proszę cię, ja myślałam, że wreszcie uwolnię się od tej cholernej rodzinki, jak co? Boże, jak to są dwie typiary, nie? Co to jest? Taki numer mi wywijasz? O kasę ci tylko chodziło. O kasę tylko. O kasę, tak? Wiesz co, ja już z tym Wojtkiem wytrzymać nie mogę, zresztą z teściową i z tym Bachorem też. Ilona? Nie wierzę. Ja też nie wierzę, jaka ta scena jest beznadziejna, jak ona jest zła. Ja was dopiero co chwaliłem, ty bałem. Mówiłem, reżyser, wow, jak budujesz tutaj postać, jak ona się przemienia. Teraz dodajecie taką scenę, która jest gorsza niż jasełki w kole. Wojtuś, ale to jest nieporozumienie. Ilona, jak mogłaś przez te wszystkie lata?
Zejdź mi z oczu, nie mogę na ciebie patrzeć. Tatuś, poczekaj. Kalina chciała pożyczyć tylko pieniądze i ja jej odmówiłam. No jasne. Jak nie miałaś gdzie mieszkać, to byłam spoko. A teraz mi nawet kasy nie możesz pożyczyć. A, zawsze byłaś walnięta. Ja chciałem tylko normalną rodzinę. Jak mogłaś mi to zrobić? Ale ja ci wszystko... Tam mental breakdown znowu. Ty to, stary, potrzebujesz pomocy specjalisty. Mężczyzna jest wstrząśnięty tym, co usłyszał. Dotarło do niego, że jego matka miała rację. Mnie i Michałka! Nie, nie, jeszcze dziś zabieraj rzeczy i zniknij z naszego życia! Na zawsze, nie, koniec! Przepraszam! Ale się wkopałam. Co ja teraz zrobię? Gdzie ja będę mieszkać? Straciłam niezłe źródło dochodu i stałe mieszkanie w razie czego, a to wszystko przez Karinę. Gdyby ona mnie tak nie wkurzała, to Wojtek niczym by się nie dowiedział. Wszystko jej wina, tak. Albo twojej wykreowanej postaci w dokumencie, która jest bardzo nieprawdopodobna, ponieważ aż nie chce się wierzyć, że ktoś może być aż tak pojebany. Wnoszę sprawę o rozwód i będę walczyć o pełne prawa do opieki nad dzieckiem. Michałek potrzebuje normalną, kochającą mamę, a nie... huśtawkę nastrojów, jaką zafundowała mu Ilona, gdy ciągle pojawiała się i znikała. Ale mnie zrobiła. Kochałem ją, ale teraz jestem wściekły, że tak dawałem się zrobić. Na siebie też jestem zły, że byłem taki głupi. Co w waszym wątku się jeszcze może wydarzyć, bo ja sobie już nie wyobrażam, żeby cokolwiek miało, więc... jak tam łysy? Jak sobie radzisz z tą sytuacją? Tymczasem pacjentka jest zdecydowana uciec ze szpitala, bo nie chce, by rodzice rozdzielili ją z ukochanym. Chcę mnie zamknąć w domu. Posłuchaj, tato wszystko przemyślał, poza tym... I oni nie zdążyli uciec, a ten szpital naprawdę nie jest duży. To jest... są cztery korytarze na krzyż. Masz mieć konsultację, lekarze już na ciebie czekają. Co? Julka, przymówiłaś, że cię wypisują. Proszę. Nie możemy uciekać. Julka, porozmawiajmy z nimi, proszę. Nie, wyprowadzam się do Mariusza i nie zatrzymacie mnie. Chcemy wam zaproponować rozwiązanie. Jacek, Ala... Posłuchajcie, ja bym bardzo chciał, żebyście zaakceptowali nasz związek i uwierzyli w moje deklaracje i w moje intencje. Jeśli jednak nie zaakceptujecie, to przykro mi, ale obejdzie się bez waszej zgody. Tak będzie. Ale im dałeś wybór, nie? Jestem prawie dorosła i wyprowadzam się z domu. Jestem prawie dorosła, prawie. Mamo, 5 tygodni, co to jest? No, to jest nic. No masz rację, to jest bardzo krótko, więc nic wam się nie stanie, gdy do tego czasu zrobicie sobie przerwę w waszych randkach na te 5 tygodni. Nie, nie ma mowy. To jest w ogóle za wasza potrzeba, żeby to akurat 5 tygodni było, jakby... Boże... Cyfry to jest taka rzecz umowna, goddammit. Nie możecie pozwolić na to, żeby matematyka rządziła waszym życiem. Nic się nie zmienia, jak nagle masz 18 lat. Się dostajesz do osobisty. Dobra, dużo się tak zmienia. Ale bardziej chodzi mi o to, że nie za dużo się zmienia tobie. Jakby czas to jest pojęcie względne. Ale sama powiedziałaś, że to jest niedługo. A po tym czasie róbcie co chcecie. To znaczy? Słuchajcie, wybaczymy to, że zataliście przed nami ten wasz cały związek. Damy błogosławieństwo na nową drogę życia i nawet przyjdziemy na wasz ślub. Naprawdę? Czekaj, nie rozpędzaj się tak, dobra? Pod warunkiem, że do ukończenia 18 roku życia Julki nie będziecie się spotykać. Słucham? Wytrzymasz tyle bez mnie? No bo ja nie! Spokojnie, znajdziecie sobie innych partnerów ten czas. Posłuchaj, jeśli to jest prawdziwa miłość, to przetrwa. Jeśli nie jest prawdziwa, to lepiej, żebyście się o tym jak najszybciej przekonali. Nie. Masz rację, ale ja cię rozumiem. Jak możesz się tak łatwo zgadzać? Przestań. Kotku, chodź. To jest naprawdę dobre rozwiązanie. Ale Mariusz, jak możesz tak mówić? No ale chcesz zrywać z rodziną i budować nasz związek na konflikcie. Jest mi naprawdę wszystko jedno. I teraz tak mówisz, a za parę lat będziemy tego żałować. 5 tygodni, Julka, przecież to jest naprawdę krótko. Damy radę. Nie, to jest wieczność. Ale powiem wam, że akurat dobrze to zarysuje różnica wieku, nie? Jest dojrzały typ, który dobrze patrzy w przyszłość i na konsekwencje swoich wyborów. A obok jest... Jestem młoda, damy radę, Julka. Jeśli to przezwyciężymy, to wszystko nam się uda, okej? No dobra. No. Słuchajcie, umowa stoi. Chciałbym was jeszcze bardzo przeprosić. Nie chciałem was oszukiwać. Sam nie wierzyłem, jakie szczęście mnie spotkało. Wiedziałem też, że wam się to nie spodoba. Jacek, najbardziej się bałem twojej reakcji. Nie, bardzo słusznie, że się bałeś. Julka, widzimy się za 5 tygodni. Uda nam się. Naprawdę. Dobra, dość już tego przytulania. Okej. Julka, chodź, bo ortopeda na ciebie czeka. Już. Kilka tygodni bez spotkań to wcale nie jest głupi pomysł. To jest jeszcze szansa, żeby uratować moją córkę przed wielkim nieszczęściem. Jacek teraz ma misję. 5 tygodni codziennego gadania i prania mózgu swojej córce, żeby jej problem być z głowy, nie? Ona będzie otwierała oczy, a Jacek będzie nad nią, łysą, i będzie mówił: no i z kim nie jesteś w związku, co? Z kim nie będziesz w związku? Pa, tutaj jest Dareczek. Dareczek ma 22 lata, ale już ma własną firmę, startup, który jest wyceniany na 50 milionów złotych, jest również przystojny i wysoki. Jest pewnie lepszy niż tamty ziomek, nie?
14-miesięczny chłopczyk po zabiegu wyjęcia guzika z dróg oddechowych może wrócić do domu. No więc dziecko, git i se poszli. Nie ma matki. Wow! Spodziewaliście się, że tak to się zakończy? Dlatego no, mi się naprawdę nie chciało za dużo poświęcać czasu na tamten wątek. Mieliśmy ten lepszy. Po 6 tygodniach Julia Derylak zgłasza się na zabieg wyciągnięcia śrub ze złamanej ręki. Dobry wieczór. Jest z nią ukochany. Para zamieszkała razem, a rodzice dziewczyny próbują się z tym pogodzić, chociaż nie jest to łatwe, zwłaszcza dla ojca. Zgadzasz się? Czy ty jesteś pełnoletnia? Tak, już tak. W porządku, to tutaj proszę podpisać zgodę na zabieg. Super. Proszę się udać na oddział ortopedii, dobrze? Dobrze, dziękuję. Dziękujemy. Myślałem, że jeszcze zrobią taki, wiecie, zwrot akcji, że się okaże, że po tych 5 tygodniach ona miała takie, o Jezu, jakie to było głupie, jednak wolę młodego. A tutaj miłość wygrała, wow. Miłość to jednak jest stan umysłu. Sorry, kochanie, nie mogę powiedzieć tego zdania, ponieważ nie wykupiłem na nich praw autorskich od Pawła. Proszę. Julka! Zaczekaj! O! Jejku, witaj, jak się czujesz, córeczko? No co wy tu robicie? Już nie potrzebuję przecież waszej zgody na zabieg. No tak. Właśnie teraz ją podpisałam. Tak się cieszę, że w końcu pozbędziemy się tych śrub. To jest bardzo dziwny sposób spotkania. Wiesz, że chodzi tak, o przy okazji jest to w szpitalu na wyciągnięcie śrub, skąd matka wiedziała, kiedy ona ma wyciągnąć śruby z ręki. Lekarz powiedział, że się wszystko świetnie zrosło, teraz tylko rehabilitacja i będzie okej. Pomyślałem, że jak może Julka wyjdzie ze szpitala, to może kolacja u nas? Czemu nie? Dziękujemy. No, może być. Jacek nawet kupił twoje ulubione wino, Mariusz. Myślę, że lody zostaną przełamane. No dobra, okej, więc puenta jest taka, że ty po prostu będziesz miał taką minę. Ale jakoś to pójdzie. Wydaje mi się, że też jakoś poszło oglądanie tego odcinka, co? Skoro dotrwałeś tutaj do końca, to gratulacje, to koniec. Pamiętaj o tym, że zostawić łapkę w górę, bo w ten sposób możesz okazać emocje zadowolenia spędzaniem czasu w taki sposób. Dziękuję wam pięknie za oglądanie filmu tego, ale również oglądanie wszystkich poprzednich i następnych, mam nadzieję, również. Bardzo miło się czytać wasze komentarze, jesteście super. Widzimy się już w najbliższym odcinku, w czwartek bodajże. Trzymajcie się, pa pa.